Słuchajcie, Bóg jest dobry i Jego Słowo jest najlepsze, jest wspaniałe. Amen. Nasz Bóg jest cudowny. Kiedy On posyła Słowo, On je mówi z całą powagą, On mówi, że tak jest. Kiedy my Go tak przyjmiemy i powiemy, Ojcze, ja Ci wierzę, Boże, ja Ci wierzę, tak jak powiedziałeś, tak jest, to ono zaczyna pracować i działać w naszym życiu. I tak się dzieje. Wiecie, kiedy byłem na modlitwie, usłyszałem takie słowa do kogoś, kto jest na tym miejscu, ktoś, kto siedzi tutaj na tym miejscu, takie słowa od Boga bezpośrednio, że przynoszę do Ciebie nowy rozdział dla Twojego życia. To jest do kogoś, kto siedzi na tym miejscu, nowy rozdział. To jest tak, jak zamykasz Biblię, zamykasz książkę i myślisz, że to już jest koniec. Bóg mówi, że tutaj właśnie zaczyna się nowy rozdział. Tutaj włóż zakładkę i to nie jest koniec, co dla Ciebie było dobrego w Twoim życiu, ale ten nagłówek tego nowego rozdziału mówi, że to jest coś fascynującego, coś, co dopiero się zaczyna. Coś, co już jesteś ciekawy, co tam będzie, a On ma dla Ciebie niespodzianki, On ma dla Ciebie dobre rzeczy. Dla Twojego życia ma nowy rozdział i mówi, nie zamykaj tego, bo ja zaczynam w Twoim życiu nowy rozdział. Nie wiem, do kogo to jest, ale wyraźnie Duch Święty mi mówił, mam to przekazać, przekazuję. I chciej zacząć z Nim na nowo. Chciej zacząć z Nim, zacznij czytać ten nowy rozdział w Twoim życiu. Ale chciejmy otworzyć Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Tam chciałem czytać Słowo Boże. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 6 wiersza. Cała historia jest bardzo, apostoła Pawła jest bardzo ciekawa, ale chciałbym trochę ograniczyć ze względu, nie powiem na czas, ale ze względu, żebyśmy mogli zastanowić się nad Bożym Słowem, nad naszym życiem. Apostoł Paweł mówi tak, a gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. Ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem, co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam Ci wszystko powiedzą, co Ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. Do tego miejsca może na chwilę, na razie. Wiecie, apostoł Paweł mówi tutaj świadectwo o swoim życiu, jak poznał Jezusa Chrystusa. I wydarzyło się tak, że apostoł Paweł, kiedy jechał do Damaszku, było mu mało w Jerozolimie i w okolicznych miastach, pojechał do Damaszku, żeby prześladować i był gorliwy, był bardzo w tym zdesperowany, żeby prześladować tych, którzy krzewili nową wiarę, jakąś nową wiarę, którą nigdy wcześniej nikt nie znał. On prześladował i był pełen przekonania, że to jest niewłaściwe, że jest Bóg jeden, który jest od początku, a to jest niewłaściwe i trzeba to zniszczyć. I on był w tym szczery, gorliwy i był bardzo, bardzo zacięty. I ten właśnie taki energiczny apostoł Paweł, wtedy Saul, jeszcze Saul, mówmy o Saulu, ten Saul wziął ludzi i pojechał z listami, z polecającymi listami, zezwoleniem, powiedzmy z nakazem rewizji, pojechał do Damaszku, żeby i tam znaleźć tych, którzy wyznają tę nową wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa. W to, że On zmartwychwstał i żyje. I kiedy jechał po drodze, Pan Jezus stanął na jego drodze. I On to tutaj opisuje wyraźnie. Wtedy upadłem na ziemię. Upadłem na ziemię, kiedy Go zobaczyłem i zapytałem się, kto Ty jesteś, Panie? Nie znałem Jezusa Chrystusa, tak jak mówi Saul. Kto Ty jesteś, Panie? I Jezus mu powiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. On myślał, że prześladuje ludzi, którzy coś tam sobie wymyślili, jakichś fanatyków, jakichś ludzi, którzy nową wiarę wymyślili. Ale stanął na jego drodze sam Jezus Chrystus i powiedział, Ty mnie prześladujesz. Ty mnie prześladujesz, to ja jestem Jezus, to ja jestem tym, kogo Ty prześladujesz. Apostoł Paweł, wtedy Saul, nie zastanawiał się nic więcej, wiecie, ale powiedział, co chcesz, żebym robił. I te dwa pytania, może słyszeliście wiele kazań na ten temat, ale te dwa pytania wystarczyły Saulowi, żeby stał się Pawłem, żeby stał się innym człowiekiem. On, kiedy był tam na ziemi, kiedy był przewrócony, przewrócił się, padł na ziemię przed samym Panem Jezusem Chrystusem, uwielbiony, chwale, kiedy Pan Jezus stanął w uwielbieniu, stanął przed Nim, to on zaślepnął, nie potrafił patrzeć, ale pyta, kto Ty jesteś, Panie, nie znam Ciebie, kim jesteś? A Pan Jezus mówił, jestem Jezus Chrystus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. Powiedział, co mam robić zatem? I to jest najlepsze pytanie, które chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiaj. Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł, powstań, idź do Damaszku, a tam Ci wszystko powiedzą, co jest przeznaczone dla Ciebie. I wiecie, potem już Paweł,
Kiedy poszedł do Damaszku, Pan Bóg posłał do niego, Duch Święty posłał do niego Ananiasza, posłał do niego człowieka, który modlił się o niego, który, kiedy się o niego modlił, on przejrzał na oczy, zaczął znowu widzieć. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na coś innego, na coś takiego, kiedy nasza postawa, jaka jest nasza postawa, kiedy przychodzimy do Pana, jak jesteśmy na tym miejscu. Ja wyobrażam sobie, że większość z nas spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Nikt z nas nie był może taki, który nigdy nie słyszał o Nim. Chyba, że jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o Jezusie Chrystusie. Ale zawsze ktoś z nas w takim środowisku żyjemy, słyszeliśmy, ktoś mówił o Jezusie, a my mogliśmy słyszeć, że jest Jezus Chrystus, to jest Zbawiciel. I apostoł Paweł, Saul nie słyszał nigdy o Jezusie w ten sposób. I on spotkał go osobiście na drodze. I ważne pytanie zadał Jezusowi. Co mam czynić, Panie? Po prostu po naszemu, co mam robić, Panie? On nie miał już żadnych wątpliwości, jeżeli poznał Jezusa. On się mu przedstawił. Nie miał już żadnych wątpliwości, kim jest Jezus Chrystus. Już wiedział, kiedy tylko zobaczył, a właściwie kiedy przestał widzieć. Już wiedział, co się zacznie zrobić w jego życiu. Już wiedział, że tym samym fanatykiem będzie, ale już do kogoś innego. W tym momencie wiedział, że kogoś poznał, kto jest realny, rzeczywisty i kto jest Bóg. Wcześniej wmawiali mu, uczyli go, kim jest Bóg, jaki on jest, jak wygląda, ale kiedy go poznał na swojej drodze życia, już nikt nie musiał go uczyć, bo on wiedział, komu będzie do końca życia służył. On już wiedział w tym momencie, zauważcie, że żadnych pomocniczych pytań nie daje Jezusowi, ale on już w tym momencie zdecydował, już wiedział, że jego całe życie poświęci Jezusowi, że temu właśnie, którego spotkał na tej drodze, poświęci całość, całe swoje życie. On nie miał ani jednego pytania, nic więcej już mu nie było trzeba. I on następne pytanie, które zadaje właśnie temu Jezusowi Chrystusowi, on mówi, co mam robić? Co mam robić? I chciałbym, abyśmy my weszli w takie miejsce. Jeżeli nigdy nie byłeś w takim miejscu, a poznałeś Jezusa Chrystusa, poznałaś Jezusa Chrystusa, żebyśmy zadali to pytanie, co mam robić, Panie? Chcę powiedzieć, że wiele w naszym środowisku, w naszych czasach się zmieniło od tamtej pory. I wiele może być tak, że dzisiaj to mamy tak, jak przychodzimy do restauracji. Przychodzisz do restauracji, podają ci piękne menu, otwierasz, wybierasz sobie, co byś chciał zjeść, co byś chciał skosztować. Nawet zdjęcia są przy tym, jak to apetycznie, ładnie wygląda. I my sobie tak przebieramy, kartki przewracamy i wybieramy sobie. Apostoł Paweł nie zrobił czegoś takiego. On nie miał palety jakiejś tam po prostu wyboru. Ale on powiedział, Panie, co mi powiesz, to zrobię. Co mi dasz do zrobienia, to zrobię. I to jest posłuszeństwo. Chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat posłuszeństwa. Wiecie, my mamy różne wybory w naszym życiu. My mamy różne decyzje w naszym życiu i możemy wybrać to, albo możemy wybrać to. Apostoł Paweł nie poszedł do zboru, do Damaszku albo do Jerozolimy i nie powiedział, słuchajcie, ja bym chciał być wielkim ewangelistą. Ja spotkałem Jezusa na swojej drodze i może, albo nie, ewangelistą nie. Chciałbym być prorokiem, wielkim prorokiem chciałbym być. Chciałbym mówić rzeczy, które Bóg będzie mi przekazywał. A potem za chwilę mówi, albo nie, może jeszcze kimś innym. Nie, on był pełen posłuszeństwa. Mówi, co chcesz, żebym zrobił, Panie? Wiecie, z czym się to związało? Że jemu do końca się nie podobało to, co Bóg powiedział, że ma zrobić. Apostoł Paweł był wykształconym Żydem, który starannie wykształcony był u mistrza. Wykształcony Żyd. My może tego nie rozumiemy, ale kiedybyśmy poczytali, kiedybyśmy znaleźli, jak byli wykształceni, w jakiej nauce byli wychowani, jak byli przygotowani. Oni nie mieli żadnej społeczności, żadnego nie mieli kontaktu, ani nic wspólnego z poganami. Nic wspólnego z tymi rytuami pogańskimi, nic wspólnego z tym. Oni po prostu mieli swoją naukę i nie wolno było zanieczyścić się czymkolwiek brudnym. Oni byli wykształceni w takiej wierze byli nauczeni. I teraz Pan Jezus powiedział mu osobiście, gdybyśmy przeczytali dalej, a gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, Paweł poszedł do świątyni, do kościoła poszedł, żeby się modlić, zdarzyło się, że padłem w zachwycenie. Znowu, popatrzcie się, Paweł, kiedy przychodził do Boga, on często padał. Znowu padłem w zachwycenie, zobaczył znowu Jezusa Chrystusa i ujrzałem Go, jak do mnie mówił, pośpiesz się, i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. Pan Jezus mówi do niego osobiście. Kiedy ostatnio słyszałeś głos, kiedy Pan Jezus mówi do ciebie? Kiedy ostatnio przyszedłeś, tak jak Paweł, do świątyni i modliłeś się? Padłeś przed Nim, powiedziałeś, Panie, przychodzę przed Twoje święte oblicze, jesteś najważniejszy w moim życiu. Spotkałem Cię na drodze swojego życia i chcę, żebyś powiedział mi, co chcesz, żebym robił.
Paweł mówi dalej. I ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem ich po synagogach, tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. On wyznawał swoje grzechy. Mówi, Panie, takie właśnie jest moje życie. Czy chcesz mieć dalej coś wspólnego ze mną? Takie jest moje życie. Właśnie taka jest moja przeszłość. Ale popatrzcie, jaki jest Pan Jezus. On nie przypomina, ja nawet mu nie mówi, ja wiem o tym, że taki byłeś. Nawet takiego słowa nie mówi. Tak jakby był na innej fali. Zupełnie co innego Pan Jezus chce mu powiedzieć. I Pan Jezus mówi do niego osobiście. I rzekł do mnie, Pan Jezus, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. Do tych ludzi, których może wcześniej się brzydził. Do tych ludzi, których wcześniej w ogóle myślał, że nigdy do końca życia nie będzie miał nic wspólnego z nimi. Posłał go tam, gdzie on by naprawdę najbardziej nie chciał. Wiedział, że w Jerozolimie wszyscy go znają i wierzący uciekają od niego, ale myślał może, że pośle do innego miasta, do wierzących ludzi, gdzie będzie mógł mówić świadectwo, gdzie będzie mógł mówić, jak Jezusa spotkał na swojej drodze życia. Tymczasem Pan Jezus przygotował do niego niesamowite zadanie. Popatrzcie się, jak Bóg jest precyzyjny. Wybrał człowieka, który był zdesperowany, nie było dla niego żadnych niemożliwych rzeczy. Wybrał człowieka, który kiedy by trzeba było zabić, to zabił. Wybrał człowieka, który nie miał nic, po prostu nic go nie ograniczało. Nic go nie powstrzymywało. Kiedy pomyślał, to zrobił. Kiedy coś postanowił, to zrobił. A Pan Jezus stanął na jego drodze i mówi, Ciebie wykorzystam, Ciebie użyję. Będziesz moim naczyniem, będziesz moim narzędziem i nikt inny z moich uczni nie pójdzie tam, gdzie Ty pójdziesz. Czy Paweł dalej mówił, Panie, co chcesz, żebym robił? Powiedz, Panie, co chcesz, żebym robił? To jest posłuszeństwo. Słuchajcie, kiedy przychodzimy do Boga, my często mówimy, Panie, chciałbym to, chciałbym to, chciałbym tamto. I nigdy nie pytamy się, Panie, a co chcesz, żebym ja zrobił dla Ciebie? To jest posłuszeństwo i to jest trochę kosztowne. Kiedy przychodzimy do Boga w posłuszeństwie, mówimy, Panie, skłaniam swoje kolana i chcę zrobić to, co Ty chcesz, abym robił w moim życiu. Chcę robić to, co Ty chcesz, abym robił. Nie chcę wybierać to, co się mi podoba, co pasuje do mojego charakteru, co pasuje do mojej sylwetki, co pasuje do mojego życia, ale Panie, chcę, abyś Ty wybrał dla mnie zadanie i chcę go zrobić. To jest posłuszeństwo. To już jest większa cena. To już jest coś więcej niż tylko przyjść i powiedzieć, Panie, kim Ty jesteś. To jest następne zdanie. Co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz, żebym robił? Otwórzmy może Księgę Jeremiasza, zaraz na początku, pierwszy rozdział. Księgę Jeremiasza. Wielu mężów Bożych, kiedy przychodziło do Boga, pytali się, Panie, co chcesz, abym zrobił? Tutaj jest bardzo ładnie pokazane, kiedy Jeremiasz usłyszał słowo. Był bardzo młody. To był bardzo młody człowiek. Przyszedł do Boga. Było to na przełomie historycznym, na przełomie było rozpadu, było tam wiele politycznych problemów w tym kraju. Było wiele, zmiana władzy była. Było, nie było dobrze. Powiem, nie było dobrze. Wszyscy ludzie narzekali, wszyscy byli rozproszeni, nikt nie było jedności. I Jeremiasz teraz mówi tak, doszło mnie słowo Pana tej treści, wybrałem Cię, sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Bardzo się mi podobają te słowa. Wiecie, że Bóg najczęściej mówi o tym, że jesteśmy powołani, wybrani już w tym momencie, zanim się urodziłeś? Znaleźliście to w Słowie Bożym? Ja mogę Was zasypać takimi miejscami, kiedy Bóg do kogoś mówi, najczęściej zaczyna od tego momentu, zanim stworzyłem świat, miałem marzenie, żeby był człowiek, żeby byli ludzie, którzy mieliby ze mną społeczność. Zanim stwarzałem ziemię i oddzieliłem ją od morza, ja miałem marzenie, żeby spotkać Ciebie. Już o Tobie wtedy myślałem. I Bóg zaczyna te zdanie bardzo często. I wiem, że do Ciebie, jak tutaj siedzisz, też mówi, że zanim się urodziłeś, zanim jeszcze powstałeś, zanim powstała ziemia, taka pieśń jest nawet, zanim powstało wszystko, już myślałem o Tobie. I nie myśl sobie o swoim życiu, że gdzieś tam z przypadku, z losu jakiegoś, gdzieś się pojawiłem na ziemi, no to muszę przeżyć. Właśnie, że nie. Bóg otwiera nowy rozdział i mówi Ci, zanim się urodziłeś, zanim jeszcze powstał świat, ja już o Tobie myślałem. Niektórzy nie wierzycie mi teraz, co tu mówię, ale taki jest nasz Bóg. Amen? Uwierzcie w to. Poczytam Wam o tym w Słowie Bożym. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Halleluja. Zanim się urodził, już był poświęcony przez Pana. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach Panie, wszechmogący Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Halleluja.
Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogo Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci nakażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. I tutaj jest poselstwo od Pana bezpośrednio do Jeremiasza. I mówi, nie mów, że jesteś młody i nie umiesz mówić, ale pójdziesz, bo Cię poślę i będziesz mówił to, co Ci każę mówić. I to jest posłuszeństwo. Patrzcie, co Jeremiasz mówi. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Jeremiasz, młody człowiek, nie umiał tego może w tym momencie jeszcze zrozumieć, ale Bóg mu mówi, taki potężny autorytet daję do Twojego życia, abyś mówił, aby te słowa czyniły wielkie rzeczy. I co Jeremiasz? Jeszcze się tłumaczył? Jeszcze mówił? Jeszcze mówi, Panie, może jeszcze poczekaj kilka lat, aż trochę dojdę do wprawy. Może trochę pochodzę na nabożeństwa, na spotkania, popatrzę, jak to inni robią. Może co innego. Popatrzcie następny wiersz. I doszło mnie słowa Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I już się zaczęło. Nie będziemy czytać dalej. Możecie przeczytać w domu. Ale Jeremiasz w tym momencie, po tych słowach, przyjął postawę sługi. Przyjął postawę posłuszeństwa. I powiedział, skoro Panie tak chcesz, skoro wkładasz w usta moje słowa, skoro mnie wybrałeś przed założeniem świata, jestem gotowy. Czy moje i Twoje serce jest gotowe do tego dzisiaj? Czy kiedy Pan mówi, jesteśmy gotowi, aby wypowiadać słowa, aby modlić się, aby skłaniać nasze kolana, aby przychodzić przed Jego oblicze, aby być posłuszny Jemu? Kiedy jest naprawdę dobrze, kiedy nam jest wygodnie i chcielibyśmy odpocząć, a Pan mówi, idź teraz, jest czas na modlitwę, idź teraz się wstawiaj. I mówisz, Panie, ale przecież tyle czasu jeszcze będę miał. Tyle czasu będę jeszcze miał. Posłuszeństwo zaczyna się właśnie od tych kroków. Pan mówi, idź i idziesz. Pomimo niedogodności czy dogodności, czy wygody czy niewygody, stajesz i idziesz. I apostoł Paweł, jak czytaliśmy, on właśnie, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa, już wiedział, co będzie robił w swoim życiu. Padł na ziemię, powiedział, Panie, co chcesz, żebym robił? Czy moje i Twoje serce jest dzisiaj gotowe, żeby powiedzieć, co chcesz, żebym robił? Często tak fajnie się jest patrzeć i powiedzieć, Panie, ja chcę też tak jak On. Ja też chcę tak jak On. Ktoś jest używany przez Boga, kto poświęcił naprawdę wiele życia, jest posłuszny Bogu. I ja patrzę i mówię, Panie, ja też chcę tak jak On. Chcę być tak jak On. W tym miejscu. Chcę być tak jak On. Ale czy w moim sercu pojawiło się pytanie, Panie, co chcesz, żebym robił? Czy jestem w miejscu posłuszeństwa i chcę, żebyś to Ty, Panie, powiedział mi, co mam robić w moim życiu? Czy to Ty jesteś najważniejszy? Bo to się z tym łączy. Jeżeli On jest najważniejszy, jeżeli On mnie stworzył przed założeniem świata i wybrał dla mnie zadanie, wybrał dla mnie cel i plan, a tak jest, to Panie, co chcesz, żebym robił? My po prostu musimy dojść do tego momentu, dojść do tego miejsca, żeby zrozumieć, usłyszeć od Niego, gdzie pójdę, co będę robił, co chcę użyć, jak mnie chcę użyć w tym życiu. Żeby nie przeżył tylko kilkudziesięciu lat, żeby nie przeżył tylko tych lat i zostawił Boże powołanie, tak jak było zaplanowane, zostawił Go bezczynnym. Ale zapytać się, Panie, co chcesz, żebym robił? Popatrzcie się na apostoła Pawła. On znał Pana Jezusa przez kilka godzin, a rozmawiał z Nim twarzą twarz. Do mnie to jest wstyd czasami, kiedy jestem wierzący tyle lat. I kiedy mówię o tym, że kiedy rozmawiasz z Panem, kiedy modlisz się, a On odpowiada na Twoją modlitwę i czasami ktoś zapyta mnie, a jak On odpowiada na Twoją modlitwę? Jak Bóg do Ciebie mówi? Często używasz słów, że Bóg do Ciebie mówi. O co Ci właściwie chodzi? Apostoł Paweł znał Go kilka godzin i rozmawiał z Nim. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy wykupieni Jego świętą krwią. I popatrzcie się, czy daleko są nasze relacje z Nim, czy rozmawiamy z Nim, czy każdego dnia. Chcę Wam powiedzieć przykład, że kiedy, ja już mówiłem Go 10 razy i na pewno usłyszycie Go 11 albo któryś raz z kolei. Kiedy poszedłem do mojego dziadka i pytam się Go, że rozmawiałem z Panem, miałem fajną społeczność, cudowną społeczność miałem. Przyszedłem z Biblią do Niego i chciałem się Mu pochwalić. I mówię, taki podekscytowany mówię Mu o tym. A On się mnie pyta, i co Ci powiedział? I mój cały entuzjazm odpłynął. Ja nie wiedziałem, że Bóg mówi. Ja byłem zaskoczony. Ja myślałem, że to ja mam cały czas mówić. Ja myślałem, że to moja relacja, moje emocje takie niesamowite są. Ale dla Niego było najważniejsze, i co Ci powiedział? To jest najważniejsze. I co Ci powiedział? A kiedy już Go usłyszałeś, to co z tym zrobisz? Bo kiedy Bóg mówi, to nie mówi coś byle jak. On nie mówi, miej się dobrze. Chociaż też to może powiedzieć i to jest naprawdę, będziesz się miał dobrze.
Ale On ma szczególny plan i cel dla Twojego życia. On ma każde słowie swoim, On ma poselstwo do Twojego życia, abyś zrobił. I to słowo, które dzisiaj było dla Ciebie, że On ma nowy rozdział dla Twojego życia. Nie wiem, czy to jest odnośnie wieku. Może w pewnym wieku jest taki przedział, że sobie dajemy na luz. Że sobie dajesz na luz. Nie wiem. I myślisz może, to już wszystko to, co najlepsze, to dobre, to już się skończyło, już się skończył ten rozdział, ale Bóg mówi dzisiaj do ciebie, że jest nowy rozdział dla ciebie. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, że otwórz następną kartkę, a ten nagłówek zachęci cię, żeby żyć pełnią życia, żeby żyć następne lata, halleluja, żeby żyć pełnią Jego, żeby żyć. Tylko zapytaj, co chcesz, Panie, abyś zrobił? Co chcesz, abym robił? Jeremiasz to zrozumiał. Apostoł Paweł to zrozumiał. Kiedy zapytał się, Panie, co chcesz, żebym robił? Może do końca nie podobało się mu to, co Pan powiedział. Może do końca wychodził z tej świątyni, z kościoła szedł, trzymał się za głowę i mówi, Boże, tak fajnie między Izraelitami, tak fajnie między zgromadzeniem, tak fajnie w zgromadzeniu, a Ty mnie posyłasz do takich ludzi. Ty mnie posyłasz do bezdomnych, może do alkoholików. Ty posyłasz mnie do takich ludzi. Nigdy nie myślałem, żeby w takim środowisku się obracać. Czemu Ty mi to robisz? Co mam robić, Panie? Co mam robić, Panie? Czy zadałeś to pytanie swojemu Panu? Osobiście, aby Ci odpowiedział i powiedział Ci, co On ma dla Ciebie przygotowane. On zaplanował Ciebie przed założeniem świata. On, zanim się urodziłeś, już miał dla Ciebie plan. Już dla Ciebie miał plan. I wiecie, co ja Wam powiem? Najlepsze jest to, że dopóki nie znajdziemy tego powołania, nie znajdziemy tego planu, będziemy szukać i będziemy nieszczęśliwi. Dlatego, że On nas tak zaplanował, On tak wymarzył Twoje życie, że dopiero kiedy odkryjesz, co On dla Ciebie przygotował, dopiero zaczniesz się czuć jak ryba w wodzie. Dopiero wtedy zaczniesz oddychać powietrzem i zaczniesz myśleć, Boże, czemu mi prędzej tego nie powiedziałeś? Czemu tyle lat musiało minąć i dopiero teraz się o tym dowiedziałem, co mam robić w moim życiu? Dlaczego mi prędzej o tym nie powiedziałeś? Taka będzie nasza postawa. Kiedy dowiemy się, co mam robić, co Bóg przygotował dla nas, jakie wielkie rzeczy, jakie wspaniałe rzeczy przygotował dla nas. Czasami wielkie rzeczy my sobie wyobrażamy nie wiadomo co, ale On, kiedy przygotował dla ciebie, to z małej, prostej rzeczy będziesz miał tyle radości, tyle błogosławieństwa, że to będzie wypływać na zewnątrz. To będzie wypływać na zewnątrz. Wiecie, w czym jest tajemnica zwykłej babci? Zwykłej babci, zwykłego dziadka, zwykłego kogoś, kto modli się, kto uwielbia Pana, kto przynosi dniem i nocą, w modlitwie przynosi chwałę, to jest to, że chcesz z Nim być, że chcesz koło Niego siedzieć, że chcesz przebywać w Jego obecności, że przy takich ludziach chce się być, z nimi się chce kawy napić, z nimi chce się być i kiedy siądziesz, czas przestaje iść. To jest to. I może to jest Twoje powołanie. Może myślisz, już mam tyle lat i co moje życie, już ten rozdział się skończył. Otwieraj następny rozdział, bo Bóg ma dla Ciebie jeszcze lepsze rzeczy. To, co się zaczyna najlepszego, to dopiero jest przed Tobą. I już sam nagłówek o tym dzisiaj Ci mówi. Halleluja. Bóg otwiera nowy rozdział do Twojego życia. Bądź Mu posłuszny. Bądź Mu posłuszna. Powiedz, Panie, co chcesz, żebym robił. Powiedz, Panie, co chcesz, żebym robił w moim życiu. I cokolwiek Ci powie, to przemyśl to dobrze. Halleluja. Bądź posłuszny. Przychodzi czas posłuszeństwa. Wiecie, wiele jest w chrześcijaństwie, wiele w nas jest takich rzeczy, że oglądamy, chcemy, cieszymy się, ja też tak chcę, też tak bym chciał jak ktoś, ale przyjdźmy osobiście i powiedzmy, Panie, ja bym chciał to, tamto, ale co chcesz, żebym ja robił? Co Ty chcesz? Panie, co Ty chcesz? Halleluja. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. I kiedybyśmy mieli czas i czytalibyśmy mężów Bożych, proroków, ludzi, którzy wypowiadali niesamowite słowa, którymi dzisiaj się karmimy, tymi słowami, które dzisiaj nas postawiają na nogi. Kiedybyśmy czytali ich życiorysy, kiedy biografie tych ludzi, oni naprawdę przychodzili przed Boże oblicze i mówili, Boże, to co Ty chcesz, to zrobię. Wielu z nich było wręcz zdesperowanych, mówi, Boże, co Ty mi każesz robić? To nie jest dla mnie. Boże, co Ty mi każesz robić? Ale potem stawali na swoje nogi i robili to, co Bóg im każe robić. To, co im Bóg polecił. I dzisiaj czytamy wspaniałe księgi prorocze. Dzisiaj czytamy te księgi i wiemy, że to oni zrobili dla nas. Bóg to zrobił dla nas. Przez pokolenia, przez tysiące lat to było. Halleluja.
To było dla nas, dlatego że wybrał ich przed założeniem świata. Zaplanował ich, zanim jeszcze się urodzili, zanim byli w łonie matki, zaplanował, że oni przyniosą wielkie proroctwa. To byli ludzie, którzy myśleli o swoim życiu, że ono wygląda beznadziejnie. Oni myśleli może o swoim życiu, Boże, czemu ja nie mogę być takim wielkim prorokiem, jak na przykład, jak Jeremiasz, jak Izajasz. Ale oni też byli prześladowani w potężny sposób. Byli niesamowicie uciskani. A Bóg im powiedział, pójdziesz i będziesz mówił, nie bój się, bo ja będę z tobą. I dotykało ich różne rzeczy, ale Bóg zawsze był z nimi. Halleluja. A dzisiaj mamy niesamowite dziedzictwo, niesamowite błogosławieństwo. I chcę wam podkreślić w szczególny sposób, że Bóg zaplanował twoje życie. On wymarzył ciebie, zanim jeszcze świat powstał, zanim urodziłeś się. Jak najlepiej to idzie, możemy to zobaczyć? Kiedybyśmy czytali Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, kiedybyśmy przeczytali, nie będziemy jej dzisiaj czytać, ale chcę wam powiedzieć takie fajne słowo. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane, że Zachariasz modlił się pewnego razu w kościele. Przyszła jego służba, jego kolej przyszła i modlił się w kościele. Modlił się, był już stary, był w podeszłym wieku, stary to brzydko brzmi, był w podeszłym wieku. Żona jego też już była w podeszłym wieku i on się modlił i modlili się o dziecko. I nie mieli dzieci. I w pewnym momencie przyszedł do niego anioł i mówi, Zachariaszu, muszę ci coś powiedzieć. Zachariasz pełen nadziei, ufności słuchał, że będzie coś do ludzi, będzie proroctwo, poselstwo, niesamowite rzeczy. A on mówi, nie, ja dzisiaj do ciebie osobiście przyszedłem. Zachariaszu, wiesz, w niebie była taka narada, sam Bóg naradził się z Duchem Świętym, z Jezusem, naradzili się. I oni postanowili, i teraz słuchaj uważnie i trzymaj się swojej ławki, że będziesz miał syna. Zachariasz w tym momencie otworzył oczy, mówi, no niemożliwe. Jak to może być? Jak to się może stać? Ale słucha dalej. I anioł mówi, ja też nie wiem jak to będzie, ale tak najwyżsi się uradzili i tak kazali mi przekazać. Więc mówię ci, będziesz miał syna. I wiesz co? Zazdroszczę ci już, Zachariaszu, bo ten syn będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Halleluja. Słyszeliście kiedyś o tym? W łonie matki już będzie napełniony Duchem Świętym. Ja szukałem, czy to o kimś jeszcze tak było powiedziane. O Jeremiaszu było powiedziane, że w łonie matki poświęciłem cię. Ale anioł przekazał dosłownie to i powiedział, w łonie matki już będzie napełniony Duchem Świętym. Halleluja. Mnie już nie wiem, już się mi fruwać chce, kiedy to słyszę. Pierwszy człowiek, który napełniony został Duchem Świętym już w łonie matki, jeszcze go nie ma na świecie, a już jest napełniony Duchem Świętym. I słuchajcie, ja wam powiem dalej tę historię. Kiedy czytajcie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, czytajcie to w domu, nie zapomnijcie. Kiedy Elżbieta zaszła w ciążę i była już w piątym miesiącu ciąży była, przyszła do niej Maria, matka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyszła do niej Maria i słuchajcie dobrze, co się wydarzyło. Kiedy Maria pozdrowiła Elżbietę, kiedy powiedziała jej kilka słów, to dzieciątko w Elżbiecie, pięciomiesięczne, w piątym miesiącu ciąży, poruszyło się na te słowa i Duch Święty napełnił Elżbietę. Halleluja! Elżbieta została ochrzczona w Duchu Świętym w tym momencie. Taki jest Duch Święty. Halleluja! Przeczytaliście to w swojej Biblii kiedyś? Tak się stało, tak tam jest napisane. I Elżbieta w tym momencie, kiedy została napełniona Duchem Świętym przez właśnie, tak powiem, przez Jana, przez pięciomiesięczne dziecko, które się jeszcze nie narodziło, pięciomiesięczne to tak może brzmi po urodzeniu, ale to było piąty miesiąc ciąży, ona została napełniona Duchem Świętym i zaczęła prorokować, zaczęła uwielbiać Boga. Wielki jest Boże, że wybrałeś sługi, służebnice swoje, a potem zaczęła prorokować o nadejściu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Halleluja! Amen, halleluja. I taki jest Bóg. Taki jest Bóg i On ma nawet do ludzi, którzy są w starszym, w podeszłym wieku. On ma dla ciebie nadzieję, tylko weź to. To jest nowy rozdział dla twojego życia. Otwórz ten rozdział i powiedz, Panie, co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz, żebym robił? I chociaż to są rzeczy niemożliwe, chociażby to były rzeczy, które przerastają twoje wyobrażenie, to powiedz, stań w miejscu posłuszeństwa i powiedz, Panie, co mam robić? Tak jak apostoł Paweł powiedział, halleluja. A Bóg powie ci następny krok, co masz robić? Kiedy staniesz w miejscu posłuszeństwa?
Kiedy zaczniesz mówić i mówić i mówić, co byś chciał robić, to On będzie milczał, bo czeka na miejsce, kiedy Mu dasz. Ale kiedy powiesz, Panie, co mam robić, On stanie i powie Ci, co masz robić, tak Pawłowi, tak jak Jeremiaszowi, tak jak wielu, wielu prorokom. Halleluja, halleluja. I wiecie, to mnie niesamowicie fascynuje, że Duch Święty działa jak chce. I On działał przez Jana już w łonie Matki. I ona została napełniona Duchem Świętym. Mama Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zaczęła prorokować, zaczęła mówić. To jest niesamowite. To jest nasz Bóg, to jest cudowny nasz Pan, niepojęty naszymi rozumami, naszymi myślami. I wiecie, jakiś czas czytałem, że nie tak dawno, jak w XX wieku, naukowcy odkryli, że dziecko, kiedy jest w łonie Matki, słyszy. Że ono reaguje na bodźce zewnętrzne, ono słyszy, że jest to odkrycie, ono słyszy. Wiecie, dzięki Bogu, chwała Bogu za naukowców, za doktorów, za odkrywców, za tych, którzy odkrywają różne rzeczy, ale gdyby czytali Słowo Boże, to wiecie, kilka tysięcy lat temu Pan Jezus już Pan Bóg te prawdy objawia przez swoje Słowo. Że kiedy usłyszał, Jan, kiedy usłyszał słowa Boże, to na słowa Boże Duch Święty zaczął reagować. Halleluja. I wiecie, chcę was zachęcić, że Bóg jest nieograniczony. Bóg jest nieograniczony, kiedy my stajemy w miejscu posłuszeństwa. Kiedy staniesz w miejscu posłuszeństwa, jak stanął apostoł Paweł, jak stanął Jeremiasz i wielu, wielu innych, których dzisiaj już nie będziemy czytać, ale stanęli i powiedzieli, Panie, co mam robić? Panie, co mam robić? Już dzisiaj nie mam wątpliwości, że jesteś moim przyjacielem, moim Bogiem. Nie mam żadnych wątpliwości, że chcę iść za Tobą, bo to jest niewykluczone i to jest pewne. Kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, ja Wam powiem, że miałem 11 lat, byłem bardzo młody i nigdy nie miałem jakiegoś pragnienia, żeby wrócić z powrotem. Nie żałowałem nigdy tego. Wiedziałem, że w tym momencie już wiedziałem, że chciałem służyć Bogu do końca mojego życia. I tak się też stanie. Ale kiedy przyszedł moment, kiedy powiedziałem, Boże, co chcesz, żebym robił, to nie do końca się mi to podobało. Nie wszystkie rzeczy, które On mówi, się mi podobały, ale uczyłem się tego, mówię, Boże, musisz mnie skruszyć, musisz mnie jeszcze zmienić. Duchu Święty, zmień moje życie, bo na tę chwilę tego nie widzę. Musisz mnie zmienić. I myślę, że w Twoim życiu może być taki moment, o ile już go nie było i już wiesz, już usłyszałeś od Pana i idziesz. Już jest ten nowy krok, nowy rozdział. Że chcesz powiedzieć Bogu, Panie, jestem w tym miejscu, chcę, żebyś mi powiedział, co chcesz, abym zrobił. Powiedz mi, co mam robić. Powiedz mi, co mam robić. To jest takie miejsce bezradności. Miejsce, kiedy sługa przychodzi i mówi, Panie, same słowo Panie już nam daje wiele do powiedzenia. Pan to jest ktoś, kto każe i nikt się mu nie sprzeciwia. I czy ci się to podoba, czy nie, to robisz. I kiedy zauważcie, że On nie przyszedł, Pan Jezus nie przyszedł i powiedział, ja jestem Panem i ja Ci powiem, co masz robić. To apostoł Paweł przyjął postać sługi i powiedział, Panie, to On powiedział do niego, to ja jestem sługą. Co powiesz, to zrobię. Co mam robić? Tylko powiedz, co mam robić. Halleluja. Halleluja. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną osobę, która jest dla mnie idolem, która jest dla mnie najcenniejszym wzorem, która jest takim wzorem, który naprawdę daje wiele, wiele radości, który daje naprawdę siłę do życia, daje entuzjazm i daje życie, samo życie. I to jest najlepszy przykład, który Wam podałem. Miałem więcej tych przykładów, ale dam Wam jeden inny przykład. Otwórzcie Filipian 2 od 5 rozdziału. I tym idolem, tym najlepszym człowiekiem, najlepszym Bogiem, najlepszym przyjacielem, który pokazuje nam miejsce posłuszeństwa, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. I to właściwie Jego chcę uwielbiać, Jego chcę wywyższać. I czytam takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny, halleluja, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Halleluja. Ja często, właściwie każdy raz się modlę tymi słowami. Kiedy modlę się, uwielbiam Jezusa Chrystusa. To jest najlepszy wzór, najlepszy przykład posłuszeństwa. Najlepszy przykład posłuszeństwa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że był w niebie i miał wszystko. Miał wszystko. Wszystko było poddane Jemu. Miał wszystko, co tylko mogło być. Jest Bogiem.
ale przyjął postać sługi, stał się sługą. Kiedy ojciec mu powiedział, pójdziesz na ziemię zbawić tych ludzi, których od początku świata ukochałem, których od poczęcia, od momentu, zanim się narodzili, ja już ich kochałem i chciałem, mam dla nich plan. Pójdziesz ich wybawić, bo idą na zatracenie, idą na śmierć. I Jezus Chrystus przyjął postać sługi i on się nie sprzeciwiał ani sekundy, ale powiedział, ojcze, godzi się, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Idę na ziemię, aby wykupić tych, których ukochaliśmy, które nasze serce ukochało, ukochało ciebie i mnie. I on zrobił to i nie powstrzymał się ani przez chwilę, ani na chwilę nie zawahał się, aby postawić nogę. I popatrzcie na jego całe życie, Jezusa Chrystusa. Całe jego życie było życiem posłuszeństwa. W każdej dziedzinie on posłuchał. On mówił, nie mówię nic ze siebie, ale wszystko, co mówi ojciec, mówię wam. Taki, jaki jest ojciec, taki ja jestem. Zupełnie to, co słyszę od niego, mówię wam. Chciałbym wam powiedzieć coś od siebie, ale tak naprawdę to chcę wam przekazać najważniejsze i najlepsze słowa, słowa Boga Ojca. Halleluja. Amen. I takim jest posłuszny sługo Jezus Chrystus. I tutaj jest napisane, że chociaż był Bogiem, nie upierał się przy tym zachłannie, aby być równym Bogu. Kiedy ludzie mu urągali i mówili, że ty się za Syna Bożego uznajesz, przecież jesteś Belzebubem. Tak mu powiedzieli. A on pokornie znosił to i mówił słowa Boże dla ludzi. On ich kochał dalej. Wiedział wszystkie zniewagi, które musiał przyjąć. Zrobił to po to, w posłuszeństwie, aby dojść do samego końca, do krzyża, do Golgoty, aby oddać swoje życie za mnie, aby moje i twoje zbawienie się wykonało. Halleluja. Tak posłuszny jest Syn Boży. Ja na tę okazję specjalnie z innego tłumaczenia przygotowałem z innego tłumaczenia to słowo. Chciałbym wam go przeczytać. Słuchajcie się dobrze w te słowa. Jest trochę inaczej powiedziane. To są te same słowa. Jakim jest nasz Jezus Chrystus? Bądźcie względem siebie tacy jak Jezus Chrystus. On, chociaż istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie imiona inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I tutaj apostoł Paweł mówi, dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. To jest nawoływanie do posłuszeństwa. Moi ukochani, dlatego nawołuję do posłuszeństwa, dlatego że najlepszym wzorem dla posłuszeństwa, najlepszym wzorem do naśladowania posłusznego jest Jezus Chrystus. Kiedy był w Getsemane, był już tak blisko, mówi, Panie Boże mój Ojcze, ciężkie jest to, co muszę przeżyć. Wiem, że mnie to nie minie, ale jeżeli by można było to odsunąć, trochę odsunąć, ale niech Twoja wola się stanie. Nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz. Zupełnie oddana wola w posłuszeństwie. Mówi, Boże, Twoja wola niech się stanie. Niech Twoja wola się stanie w moim życiu. Pan Jezus do samego końca, kiedy już było najciężej, kiedy wszyscy Go zostawili, kiedy wszyscy Go opuścili, nie było nikogo, kto by stanął przy Nim i powiedział, Panie Jezu, jestem z Tobą, nie bój się. Żeby chociaż te proste słowa ktoś powiedział, chociaż z ludzi ktoś, nie było nikogo, nie było już nikogo. Przyjął wstyd, przyjął hańbę, przyjął zniewagę i przyjął strach, przyjął wszystko, co Ciebie i mnie dotyka, abyś Ty i ja, abym to mógł złożyć na Niego, abym mógł złożyć dzisiaj na Niego i powiedzieć, Boże, co chcesz, abym zrobił? Co chcesz, abym zrobił? Żebym mógł stanąć jako wolny człowiek, jako ten, który jest uwolniony od wszystkich rzeczy, które są z zewnątrz napierane na ludzi i powiedzieć, Panie, jestem gotowy, co chcesz, abym robił? Co chcesz, abym robił? Jestem gotów, aby posłuszeństwo mojego życia, odkupionego Twoim świętokrwią, oddać Tobie. Jak mnie wybrałeś przed założeniem świata, i wtedy już mnie poświęciłeś, wtedy już mnie napełniłeś, już wtedy marzyłeś o mnie, tak chcę dzisiaj zapytać się Ciebie, co chcesz, żebym robił w moim życiu? A On przyjdzie szybko z odpowiedzią. Halleluja. On ma dla każdego z Was odpowiedź. Halleluja. Dzisiaj już mówi, że ma nowy rozdział dla Twojego życia. Ma nowy rozdział dla Twojego życia. Chciej otworzyć ten nowy rozdział. Przeczytaj nagłówek i nie zostań w tym miejscu. Czytaj dalej. Czytaj dalej swoje życie. Co On ma dla Ciebie? Teraz On mówi.
Ten nowy rozdział to jest to, że Bóg mówi. Nie wiedziałem tego wcześniej, teraz mi to przyszło. To jest to, co On mówi. To nie jest to, co chciałbyś Ty napisać w swoim scenariuszu. Ale ten nowy rozdział to zaczyna Bóg mówić. Może do tej pory te rozdziały były, kiedy Ty pisałeś do Niego. Kiedy Ty mówiłeś i układałeś swoje życie. I pisałeś swój życiorys, aż doszedłeś do tego rozdziału. Ale teraz Bóg mówi, ja mam nowy rozdział do Twojego życia i teraz ja go zaczynam pisać. Przeczytaj, co on mówi. Halleluja. Przeczytaj, co ja mówię do Ciebie. Nie ma tutaj znaczenia wiek, nie ma znaczenia, w jakim miejscu jesteś, jakie wykształcenie masz i cokolwiek innego. Powiedz, Boże, co chcesz, żebym zrobił? Tak jak Jezus Chrystus. Nie upierać się przy tym, że chcę być tym i tym. Chcę tego i tego naśladować. Boże, teraz jest Twój, to jest Twoje słowo. Teraz daję, abyś Ty zaczął pisać mój rozdział. A ja go chcę dokładnie czytać i tak żyć. Halleluja. Chcę was zachęcić tym słowem do posłuszeństwa. To jest może nowy rozdział, to jest może coś cięższego niż tylko zachęta. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy wejdziemy w to, odnajdziemy powołanie, które On zapoczątkował przed założeniem świata. Zobaczysz miejsce, kiedy On zamarzył pierwszy raz o tobie. Bóg, kiedy Bóg pomyślał, że kiedyś w 2017 roku odkryje plan, jaki przygotowałem przed założeniem świata dla Jego życia. Halleluja. Zacznijmy czytać Słowo Boże, zacznijmy czytać objawienia, Ewangelię i zacznijmy marzyć o tym, co Bóg chce na nas powiedzieć, ale przede wszystkim zapytaj, co chcesz, żebym robił? Co chcesz, Boże, żebym robił? Co chcesz, żebym robił w moim życiu? Zacznij pisać ten rozdział, a ja chcę go kontynuować, chcę go żyć. Chcę żyć tym rozdziałem. Halleluja. Chcę was nawołać do posłuszeństwa, do tego, abyśmy stanęli przed Bogiem. Może robiliśmy do tej pory rzeczy, które się nam chciało, które się nam podobały, które były fajne, ale nigdy nie zapytałeś się, czy Bóg chce, żebyś to robił do końca swojego życia. Zapytaj Go, co On ma dla ciebie. Chcę ci zapewnić, że On ma więcej, lepsze i bardzo, bardzo dobre rzeczy dla twojego życia. Rozmawiaj z Nim i zapytaj Go o to. Halleluja. Amen.